Cześć, witajcie. Jestem Czysteli, witam was w kolejnym odcinku z FIFA Mobile na moim kanale i dzisiaj wam powiem ciekawostki, które pewnie większość z was po prostu zna. Dobra, przechodzimy do pierwszej ciekawostki, które są po prostu w eventach. I tu jest takie coś jak holiday kalendar, czyli jakby wakacyjny kalendarz. No nie wiem, jak to przetłumaczyć. I tu jest takie coś. Patrzcie, tu codziennie można sobie odblokowywać jedno. Dzisiejsze ja już sobie aha, bo to jest to stare, a to jest te dzisiejsze, które się nam odblokuje za 26 minut. I pewnie większość z was to wiedziała, ale tu możemy sobie takie nagrody dostawać, różne te. Na przykład patrzcie, tu 10 skill boost, tak po kolei sobie można jeździć i zobaczyć, i bo tego naprawdę tu jest sporo. Tutaj dostaje się na przykład, tu było 50 FIFA pointsów, co jest bardzo przydatne. 2 icons XP, no tu jest na przykład 20 skill boost, co jest bardzo przydatne. 100 hero points. No, nie chce mi się tego tak po kolei jeździć, ale widzicie sami, jakie to były fajne nagrody. Tu już się stamina zaczęła, co jest bardzo przydatne, jak robicie La Liga Rivals. O, i widzieliście tu 100 FIFA pointsów, naprawdę. Ja na tym trochę zarobiłem. I tu w Wigilia dostaliśmy 100 FIFA pointsów. W pierwsze święto takie bonus gift points. Jakieś frezy items, mi się to akurat do niczego nie przydało. Dzisiaj sobie to odblokujemy za 25 minut. I jeszcze mi zostaną dwa. Także to była pierwsza ciekawostka. Okej, więc drugą ciekawostką jest to, że VS Attack, no zależy na jakim jesteście poziomie. Wchodzicie sobie w takie coś, nie w to. W takie coś jak Rewards, co jest tutaj po lewej stronie ekranu, gdzie jest taki hopek. Na przykład ja jestem tutaj na World Class i tu można sobie, to są za wygrane mecze, takie punkty, i tu można sobie bardzo przydatne rzeczy zebrać, na przykład 20 skill boostów, i w tym przypadku tu jest 17500 coinsów, ale takie 20 skill boost to się opłaca i sobie taką paczuszkę właśnie otworzymy. Zobaczcie, 17,5 tysiąca FIFA points, to są jakieś tikety, nie wiem po co to jest. Ale na przykład mamy takie coś, takie skill boosty, i te skill boosty bardzo pomagają, bo można sobie ulepszać zespół. O, short passing. Mi się ten short passing chyba przyda. Jestem pewien. Nie jestem taki pewien, ale może się przyda. Dobra, to już przemieńmy wszystko i patrzcie. Te skill boosty to jest jakby dwie ciekawostki w jednym, ale to chyba, no raczej większość z was to wie. Wchodzicie sobie w My Team i tu jest takie po prawej stronie ekranu skill boost. Wchodzicie sobie w to i tu macie takie różne skill boosty. Oczywiście, żeby nie tracić pieniędzy, róbcie sobie tylko te, które są z waszej podstawowej jedenastki, bo tam tracicie pieniądze, a potem jakiegoś nowego grajka dostaniecie i się okazuje, że wam się to przyda, a przed chwilą się to wykorzystali, więc ja polecam tylko dobić to, co tych zawodników, których macie w pierwszej podstawowej jedenastce. Teraz sobie ulepszyłem na przykład na biegu Katie, który ma już 85 overalla. I Nelsona Semedo sobie tak przepadło, że ulepszę na 88 overalla. 20 001, 20 002. Dostaniecie za to XP i sobie możecie lepszy level wbić. I patrzcie. I mam 86 overalla, tego się nie spodziewałam, ale taki Keita miał 8,4, ma 8,5. Nelson Semedo miał 8,7, teraz ma 8,8, nie 8,5. I trzecią ciekawostką jest kolejne z eventów, czyli takie coś jak turnament. Ten turnament gracie sobie zawsze w weekendy, możecie przez cały weekend sobie w niego grać.
Suza, ile nam się odblokuje za 21 minut? A jak to się wam wszystko odblokuje, to potem możecie sobie grać mecze i tam musicie daną ilość meczy wygrać. I tam macie sobie, tam macie jakiegoś, dostaniecie jakieś punkty, nie wiem jakie to są punkty, ale tam są potem nagrody i sobie możecie te nagrody potem odbierać. To jest bardzo przydatne, ja w to też często gram. I to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, to możecie zostawić łapkę w górę. Jak jesteście nowi, to możecie zasubskrybować mój kanał, bo ostatnio zauważyłem, że coraz mniej mam subskrybentów. Miałam 120, mam już 115. Smuci mnie to, ale jakoś nie za bardzo. A jeśli chcecie mi pomóc, to możecie zostawić, no, nacisnąć na ten czerwony przycisk subskrybuj i możecie zostawić dzwoneczek, ale to tam już mniejsza o to. Ja się z wami żegnam.